widzowie, witajcie na moim kanale. Nazywam się Tereska, a w dzisiejszym odcinku opowiem Wam trochę o tym, czego nigdy nie powiem mojemu dziecku. Takie zasady w naszej rodzinie, czego po prostu nie wypowiadamy, czego nie mówimy, co w ogóle rzeczy, które totalnie nie pasują do naszego modelu wychowania. Jednak właśnie na początku ustalmy pewne rzeczy. To, że się z czymś nie zgodzicie, to jest jak najbardziej okej. Nie o to chodzi, żebyśmy my wszyscy ze wszystkim się zgadzali i byli jednomyślni, wręcz po prostu identycznie myśleli. To jest niemożliwe na tym świecie. Pomyślmy sobie, ile nas jest na tym świecie. Każdy jest odrębną jednostką, każdy ma prawo myśleć inaczej. Są różne kultury, różne modele wychowania, tysiące, miliony, jak po prostu nie więcej, książek na ten temat. Więc rozumiem, że każdy z nas mógł czytać inne rzeczy, słuchać innych specjalistów, czy też na Instagramie chociażby obserwować inne profile właśnie w innym nurcie, no nie? Więc rozumiem, naprawdę rozumiem, że tematy wychowania dziecka i tak dalej mogą być kontrowersyjne. Ale rozumiem, dlaczego tak jest, dlaczego są kontrowersyjne, gdyż każdy rodzic, gdy słucha innego na przykład rodzica czy specjalisty wypowiadającego się o tym, jak on wychowuje swoje dziecko, czy jak według tego specjalisty powinno się to robić, to ten rodzic słuchający tego odbiera to personalnie, odzywa się jego ego. Jest to niesamowicie wrażliwa strefa w życiu każdego rodzica, ponieważ każdy rodzic chce dla swojego dziecka jak najlepiej. Kocha swoje dziecko, oddałby życie za swoje dziecko i usłyszenie, że robię inaczej, może robię źle, od razu się włączają wyrzuty sumienia i tak dalej. Albo niektórym się włącza taki właśnie fight. Ego się po prostu uruchamia do tego stopnia, że po prostu fight i jesteś taka, siaka i owaka i w ogóle nie umiesz wychowywać dziecka, bla, 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 bla. Więc to jest, jakby ja to próbuję sobie, ja nie jestem specjalistką, ani psychologiem, ani w ogóle nikim. Ja jestem zwykłą mamą, jeszcze do tego artystką. Więc jakby ja po prostu będę mówić o swoim doświadczeniu, o tym, jak my tutaj robimy i staramy się właśnie wychowywać naszego synka. Natomiast ja sobie to tak po prostu sama dla siebie tłumaczę, dlaczego to jest tak kontrowersyjny temat, to wychowywanie dziecka i że jak ktoś robi inaczej, to po prostu niektórym się coś otwiera w kieszeni. No, więc jakby to już jest każdego indywidualna sprawa, co z tym robi, jak to ego się włącza, więc ja w to nie wnikam. To, co będę tu mówić, to są rzeczy wyciągnięte właśnie z wielu książek psychologicznych, jakby nie wiem, czy to można, ja nigdy nie umiem określić gatunku danej książki. No to jest książka specjalisty o wychowywaniu dziecka, no nie? Lubię też z Instagrama, gdy obserwuję jakąś psycholożkę, na przykład, która zajmuje się właśnie na tym profilu sprawą wychowania dzieci, wychowywaniem dzieci. Bardzo lubię wdrażać to też w życie, gdy czuję, że to rezonuje ze mną. Więc jeżeli rzeczy, które dzisiaj będę mówić, nie rezonują z Wami, nie musicie jakby nawet oglądać, możecie wyłączyć, możecie iść sobie do swoich treści, które lubicie oglądać. Ja natomiast wymienię 5 rzeczy, których nigdy nie powiem, nigdy nie powiedziałam i nigdy nie powiem do mojego dziecka. Czy ja już wystarczająco się obroniłam? Komentarze zweryfikują. Więc może tak pokrótce powiem, czemu ja w ogóle mam czelność wypowiadać się na tematy rodzicielskie. No więc 15 miesięcy temu rozpoczęłam nową drogę w życiu, jaką jest macierzyństwo, a zaszczyt ten spotkał mnie dzięki mojemu synkowi, który narodził się i którego kocham i który inspiruje mnie do tego, by nieustannie się rozwijać. Dobrze, kochani, zaczynajmy. Czego nigdy nie powiem dziecku? Przestań płakać. Nie płacz, bo mamusi jest smutno. Czemu ty płaczesz? Nigdy nie będę podważać tego, że moje dziecko płacze. Jestem świadoma tego, że płacz to jest jedyny sposób, w jakim moje dziecko może zakomunikować mi swoje silne emocje. To dziecko nie umie jeszcze mówić. Nie będzie umiało jeszcze nazwać, co czuje. Nie będzie rozumiało, co czuje, nie będzie wiedziało, co czuje, nie będzie umiało nazwać tego, co czuje. Kilka jeszcze dobrych lat. Poprzez płacz informuje mnie o silnych emocjach, które narodziły się w jego sercu, a których jeszcze nie rozumie. I liczy na to, że to ja zrozumiem i odpowiem na jego potrzeby. Zaspokoję jego potrzeby. Więc z tego względu nigdy nie wyobrażam sobie podważać tego, że moje dziecko płacze. Gdy mój synek płacze, to ja wiem, że coś się dzieje. Nie wiem, jest głodny, jest zmęczony, jest mu za gorąco, za zimno. Potrzebuje mojej bliskości, potrzebuje przytulenia.
I wiecie, i on po prostu mi to komunikuje. I ja jako osoba dorosła jakby staram się szukać tej przyczyny, co się dzieje, dlaczego, co się dzieje po prostu i jak mogę mu w tym momencie pomóc w zrozumieniu tych emocji, w znalezieniu jakby przyczyny tych emocji, w znalezieniu sposobu, jak sobie z tą emocją poradzić. Wiecie, i to już jest temat rzeka, no nie? Druga rzecz, której nigdy nie powiem, nie zrobię, nie chcę oceniać ani w dobry, ani w negatywny sposób wyglądu innych ludzi. I to wynika z tego, że uważam, że na poczucie własnej wartości mojego dziecka wpływa nie tylko to, co ja mówię do niego i o nim, ale również to, co mówię o innych i do innych. I to jest turbo ogromna praca nad sobą. W sensie to są nawet takie małe rzeczy typu, ale się ubrała, no jak ona mogła się tak ubrać, ale się roztył. Jeny, a ona już tyle po porodzie jeszcze nie wróciła do sylwetki? Wiecie, tego typu informacje, które jako ludzie rzucamy gdzieś w świat, nieświadomi tego, że nasze dziecko, które jest w nas wpatrzone do któregoś roku życia, jak w obrazek i wszystko, co rodzice powiedzą, to jest świętość, to jest bardzo dla mnie ważne, by zobaczyło, że jakby szanuję ludzi po prostu i zwracam uwagę na ludzi raczej jakimi są ludźmi, a nie jak wyglądają i że ten wygląd to ma jakieś takie super znaczenie. Jeżeli moje dziecko na co dzień będzie widziało, że mama przywiązuje bardzo dużą wagę do wyglądu innych ludzi, że wygląd innych ludzi wpływa na ocenę ich jakby, to rozumiecie, że ono też musi jakoś wyglądać, żeby zadowolić innych. Prosta droga do zaburzeń odżywiania i niskiej samooceny. Kolejna rzecz, czego nie powiem nigdy mojemu dziecku. No zjedz jeszcze trochę. No nie zjadłeś jeszcze wszystkiego. Nie możemy skończyć obiadu, jeszcze nie zjadłeś. Albo, no jak to? Tylko tyle zjadłeś? Babci będzie smutno. Albo, nie wiem, to ja się tak namęczyłam, zrobiłam tyle jedzenia, a ty tyle zjadłeś tylko? Ty tego nie chcesz jeść? Albo w drugą stronę, co tak dużo jesz, jeszcze ci mało, że nie wiem, no, jaki głodomór, albo jaki niejadek, albo głodomór, właśnie niejadek, głodomór, jakieś takie rzeczy, to nigdy w ogóle, no nie wyobrażam sobie powiedzieć tak do mojego dziecka, no po prostu sobie nie wyobrażam, bo nie wyobrażam sobie tak powiedzieć do osoby dorosłej, właśnie w ogóle taka dygresja, wszystkie te rzeczy też wychodzą z tego, że no nie mówię tak do osób dorosłych. Na przykład przychodzi do mnie koleżanka, zapraszam koleżankę do siebie, jemy, nakładam, a ona mi mówi, że a nie, tego dziękuję, bo nie lubię, nie jestem fanką. No wiesz co, to ja dla ciebie tutaj upiekłam to ciasto na twoje przyjście, a ty nie mów. No wiesz co, zjedz chociaż trochę, bo mi się smutno robi. To jest cyrk po prostu. Ja wychodzę po prostu z założenia, że dziecko rodzi się kompetentnym człowiekiem. No to jest człowiek. Kompetentny człowiek ma ciało, ma duszę, ma psychikę. Kompetentny. Cały jest kompletny, jakby wiecie o co chodzi. Czemu on ma spełniać moje oczekiwania? Przecież ja sama nie lubię jeść wszystkiego. I często na przykład nie jestem na tyle głodna, żeby zjeść cały talerz obiadu. Nieraz zostawiam na przykład ziemniaki i potem wrzucam je do garnka, żeby no, nie wyrzucać, wiadomo, tylko zostawić na kolejny raz. To czemu ja mojemu dziecku będę mówić, że zjedz wszystko? No nie. Właśnie i o to chodzi. Od początku rozszerzania diety uczę się, że moje dziecko tak samo jak każdy dorosły samodzielnie czuję, że się najadło albo że chce więcej. Wmuszanie dziecku większej ilości jedzenia to zaburza rozwój jego indywidualnej intuicji względem własnych odczuć. Czyli, że jego ciało już mu daje sygnał, że już wystarczy, już się najadłem, nie chcę więcej. A tu nagle leci łyżka i on jakby ma to zjeść, ale on już czuje, że on nie chce. Zobaczcie, dzieci są w tym perfekcyjne, tylko że nie umieją jeszcze mówić. One to pokażą w inny sposób, zaczną płakać, zaczną być tupać, krzyczeć, bo nie umieją jeszcze tego wyrazić słowami. Nie są jeszcze na tym etapie. To jest, ja to przekładam na wiele innych sfer życia, że jeżeli w tak małych rzeczach my zaburzymy jego zaufanie wobec własnych odczuć, to potem jak już będzie starszy, no to znowu jest prosta droga do zaburzeń odżywiania, że on nie będzie ufał swoim odczuciom, że ja już się najadłem, tylko będzie szukał informacji z zewnątrz, że
babcia będzie smutna, jak ja nie zjem całego obiadu. Dobra, wmuszę w siebie jeszcze te ziemniaki. No dobra, już zjem to, jakoś wcisnę do końca, nie? Więc zaburza to taki naturalny, instynktowny odruch, że ja już mam dosyć. No wiecie, sami po sobie, że czujemy, że już mamy pełny brzuch i już nie zjemy więcej. Albo że jesteśmy głodni, więc chcemy więcej. To jest wszystko tak logiczne i tak proste. Kolejną rzeczą, której nigdy mój synek ode mnie nie usłyszy, to jest: musisz być posłuszny, musisz mi być posłuszny, jestem twoją matką. Że dziecko z natury, od kiedy przychodzi na świat, ma wrodzoną zdolność do dopasowywania się do otoczenia. I jeżeli ktoś w ogóle nie zrozumie, o czym ja tu mówię, to ja naprawdę odsyłam do książki. Pokażę wam tę książkę. Generalnie bardzo polecam tego autora, właśnie od niego głównie czerpię wiedzę. Robi mi totalny mind blow, kiedy czytam go. Twoje kompetentne dziecko, dlaczego powinniśmy traktować dzieci poważniej? Okej. Jeżeli cokolwiek, co ja mówię, jest dla kogoś dziwne, niezrozumiałe i jakby chciałby się więcej dowiedzieć, o co chodzi, w ogóle skąd, co ja gadam, to właśnie, słuchajcie, to nie jest gruba książka, no słuchajcie, to naprawdę nie jest gruba książka. 258 stron, kochani, to jest cienka książka. No dobra, wracając właśnie do tego punktu, ten punkt jest dość taki złożony, że ja wychodzę z tych starych schematów, że dzieci mają być posłuszne rodzicom. I to jest bardzo złożone, bo co, bo mają się buntować? Czyli twoje dziecko jest roszczeniowe, zbuntowane i... No właśnie nie, no właśnie nie. Wydaje mi się, że właśnie wtedy, gdy wymuszamy na dziecku, masz być mi posłuszny, taki terror, że masz być mi posłuszny, jestem twoją matką, jestem twoim ojcem, masz mnie słuchać bez względu na wszystko, to powoduje, że dziecko będzie się buntować i będzie się izolować, alienować i buntować przeciwko rodzicom i tak dalej. Człowiek został stworzony tak, że o wiele bardziej naturalnym dla niego jest dostosowywanie się do większości, do ogółu, na przykład w pracy, w szkole, czy właśnie w rodzinie, że są narzucone zasady, bo człowiek jest istotą społeczną. Zależy mu na tym, by go lubiano, by go dostrzegano i by był akceptowany w swoim otoczeniu. Szkoła, ten taki klasyczny system szkolnictwa, w którym była i jest większość nas, uczy tego, że wszyscy mamy być identyczni. Generalnie wszystkich mierzy się tą samą miarą i w ten sposób powstają perfekcyjni konformiści. I dlatego ja wychodzę z założenia, że to rodzic ma od pierwszych już lat życia dziecka dbać o tą i pokazywać dziecku to, że jest autonomiczną jednostką, która ma swoją wartość, swoje zdanie, że tworzy mu się jego własny światopogląd. I właśnie to rodzice mają to super zadanie i ten przywilej, że są rodzicami, że nie zawsze zazna to w świecie, ale w rodzicach będzie miał to poszanowanie tej autonomiczności. To odmienne zdanie jego jest szanowane, że ta jego inność jest dostrzeżona, jest akceptowana i jest szanowana. To, że dziecko może powiedzieć nie, że może się na coś nie zgadzać. Zobaczcie, jak to jest potrzebne, ile jest niebezpieczeństw w dzisiejszym świecie. Więc dostrzeżenie tej autonomiczności dziecka jest bardzo ważne i bardzo cenne i buduje to poczucie własnej wartości dziecka, które jest na całe życie potem już wiadomo, żeby to od razu wyjaśnić, wiadomo, że dziecku należy pokazać, że będąc w szkole, jeżeli wysyłam dziecko do szkoły, czy jak będzie pracować pod kimś, czyli będzie miało swojego szefa, to będą zasady, do których trzeba się dostosowywać, ale będą te rzeczy, na które on się nie musi zgadzać, prawda? Ilu z nas trafiło na jakiegoś sadystycznego szefa, który nas po prostu na przykład wykorzystywał? Są tragiczne historie nieraz. Właśnie o takich sytuacjach mówię na przykład, że wtedy dziecko będzie wiedziało, że dziecko, już dorosła osoba, będzie wiedziała, że może powiedzieć nie, że się na to nie zgadza i że nawet może rzucić tą pracę i znaleźć inną, bo wiadomo, że nawet rodzina ma swój jakiś system, zasady, inaczej to by się rozwaliło, no nie? To musi być jakieś ustalone zasady i tak dalej, ale wspólnie, dobra, to już ja zaczynam nowy wątek, no ale dobra, już powiem, ale wspólnie ustalone zasady całej rodziny, i wszyscy, rodzice i dzieci, dostosowują się do tych zasad,
No to wiadomo, że są zasady, tak? Trzeba się dopasować, dostosować, bo żyjemy w jakimś systemie rodzinnym i jak najbardziej, ale w systemie, gdzie każdy jest wyjątkowy, każdy wnosi coś swojego, każdy jest inny i każdy jest autonomiczną jednostką, którą trzeba szanować. Każdy zasługuje na szacunek. Tak samo osoba starsza, osoba w średnim wieku, ludzie po 20, nastolatki i dzieci, i niemowlaki, i noworodki zasługują na szacunek. It's that simple. Ostatnia rzecz, piąta rzecz, jakiej nigdy nie powiem mojemu dziecku. To trochę podobne do poprzedniego, ale trochę inne. Jestem twoją matką, musisz mnie szanować. No ale jak to twoje dziecko ma cię nie szanować? No nie, nie o to chodzi. Okej, zobaczmy my dorośli. Kogo określasz mianem autorytetu? Kto jest twoim autorytetem w życiu? To może być jakaś influencerka, to może być jakaś artystka, która głosi jakieś tam tezy. To może być ta jedna nauczycielka, która w ciebie uwierzyła w pewnym momencie twojego życia i ty do końca życia będziesz wspominał tą nauczycielkę. To może być ten jeden na przykład też profesor, który codziennie jest mega uśmiechnięty, taki wiecie, pełen energii do działania, a ty wiesz, że on boryka się na przykład ze śmiertelną chorobą i jest twoim autorytetem, bo widzisz, jak podchodzi do życia, jak cię inspiruje. Po prostu darzysz go szacunkiem za to, jaki jest i za to, czym on cię inspiruje. Mam nadzieję, że już czujecie, do czego piję. Na liście autorytetów znajdują się osoby, których zachowanie my chcemy naśladować, które podziwiamy, które są miłe, dobre, uprzejme, darzą nas szacunkiem, nas traktują poważnie, nas traktują z kulturą i z szacunkiem. I dlatego my chcemy szanować te osoby. Dlatego my darzymy te osoby szacunkiem tak po prostu, tak naturalnie. To nie jest wymuszone. To przychodzi naturalnie. To jest... Szacunek wobec takich osób jest czymś wypadkowym, czymś naturalnym, nad czym nawet się nie zastanawiamy. Po prostu szanujemy tą osobę. I teraz wracamy do rodzicielstwa. I po prostu gdzieś czuję, że tego szacunku nie powinno się wymuszać, żądać zaciśniętymi zębami i wymuszać takim terrorem. Bo szacunek po prostu wypływa z czegoś więcej. Z powielanych codziennie nawyków, zachowań, sytuacji, z codzienności ma wypływać szacunek. Czyli generalnie klucz tej wypowiedzi polega na tym, że moje dziecko musi mnie lubić, żeby mogło mnie szczerze szanować. Bo szacunek ze strachu to nie jest szacunek. To jest strach. To było wszystkich 5 podpunktów, czego nigdy nie powiem mojemu dziecku. Jestem ciekawa, co o tym myślicie, czy macie inne zdanie, czy może właśnie rezonuje to z wami, czy chcecie więcej podobnych treści. Dajcie mi koniecznie jakiś feedback. Dziękuję, że zostaliście do końca, że oglądaliście i widzimy się w kolejnym filmie. Pa! Did you...